mamy. Transmisja finałowego meczu Pucharu dziś po południu bezpośrednio na naszej antenie. Zapraszamy. Obie drużyny marzą o tym trofeum od wielu lat. Obydwaj trenerzy są przekonani, że ich zawodnicy staną na wysokości. To będzie mecz roku, Mikołaju. Wielka sportowa uczta. Tak, babciu, zostaniesz z nami, żeby posłuchać? Zapraszamy. Niestety, mój chłopcze, po południu będę już w pociągu w drodze nad morze. Wątpię, czy twoja babcia interesuje się futbolem. Jesteś w błędzie, drogi zięciu. Wiedz, że kiedyś nawet kochałam się w pewnym bramkarzu. Brawo! Dalej, dalej, tak! No nie, tylko nie to. Nie dzisiaj. Co się dzieje, tatusiu? Kompletnie nic. Całkiem zdechło. Przed meczem nikt go już nie zdąży naprawić, no. No cóż, zawsze jest jeszcze to małe na baterię. Nie, kiepsko łapię tę stację. Skorzystajmy z okazji i kupmy wreszcie telewizor. Trzeba iść z duchem czasu. Och tak, tato! Tak? Jeszcze czego? Telewizor w moim domu. Wykluczony. Skoro nie ma ci cały tydzień, może pożyczysz nam swój? Jeśli nalegasz, mogę się założyć, że twój mąż w końcu się przekona i coś kupi. A ja się założę, że nic z tego. Wspaniale! Będę mógł zaprosić na oglądanie wszystkich chłopaków. Co jest? Nie widać ani twojego taty, ani telewizora. Widzę, ale babcia mieszka bardzo daleko. Ale mam nadzieję, że się nie zgubi po drodze, bo ja nie mam ochoty przegapić meczu. Ja też nie. Lepiej chodźmy do mnie. Mam super telewizor. Dzień dobry, dzieciaki. I jak? Gotowi na wielkie emocje? Momencik. Musisz go jeszcze zainstalować, a znając twoje talenty... Nie martw się o mnie, Bledir. Poradzę sobie znakomicie. To jest ten telewizor? Strasznie mały ekran. Musimy się usadowić bardzo blisko. A ja uważam, że jest świetny. No to jeśli pozwolisz, siadam najbliżej. Chyba żartujesz. Z jakiej racji właśnie ty? Ponieważ jestem najsilniejszy i ponieważ najszybciej biegam. To się jeszcze okaże. Brawo, tatusiu. Telewizor babci uratowany. Mówiłem przecież, że jesteś bardzo zdolny. Moje pomidory. To gdzie go postawimy? Myślałam o tym stoliczku. Nie, nie wygląda zbyt solidnie. Może na tamtym stoliku? Wolałabym nie. Siadam przy nim podczas herbatki z przyjaciółkami. Dobrze, decydujcie. Chyba nie sądzicie, że będę go wiecznie trzymał. Słusznie, postaw go tutaj. Ja zaraz to wszystko pochowam. Dzieci, zabierzcie to. Już. Mikołaju, nie słyszysz, co mówię? Słyszę, ale jak wstanę, stracę miejsce. Skądże? Nikt ci nie zajmie miejsca. Teraz mi pomóż, bo to bardzo ciężkie. No. Gotowe. Ojej, moje plecy. No i gdzie sprawiedliwość? Mówiłeś, że nikt nie zajmie mi miejsca. Długo zamierza pan odpoczywać? Za chwilę się zacznie, a jeszcze go trzeba wyregulować. Tak, niestety. Jasne, ale musicie mi pomóc przy antenie na dachu. Chodźcie tutaj, trzeba zabrać drabinę.
Zobaczę pani ciasto. Nic się przez tobą nie ukryje, Alceście. Tak, będzie ciasto, ale trzeba poczekać. Pięknie pachnie. Można spróbować? Cierpliwości. Spróbujesz po upieczeniu? Pozwól mi teraz poszukać foremki. Kurczę. Kurczę, no kurczę. Nie, nie, bardziej w prawo, dzieci. Uważajcie na rynnę. W porządku, tato. Tu będzie chyba najlepiej. Stawiamy ją? Nie, myślę, że jednak jesteście... za daleko. Jeszcze chwila, a ten dom się rozleci. Może ci jednak pomóc? Nie, Bledir. Poradzę sobie. Sam też potrafię wejść na dach. Moje plecy! Tato, mogę cię zastąpić. Ja też! Znam się na tym, mój tata mi kiedyś pokazał. Nie ma mowy i nikt z was nie wchodzi na dach. Zawołam Bledira. Co? To niesprawiedliwe. Nareszcie zwracasz się do specjalisty. Nie przejmuj się, zaraz wszystko będzie gotowe. Tak, tylko bądź łaskaw uważać na dachówki. Nie rozśmieszaj mnie. Odkąd uprawiam sport i udało mi się schudnąć, jestem zwinny jak kot. Moim zdaniem ta była pęknięta już wcześniej. Uwaga tam na dole! Posyłam wam kabel! Mam go! Świetnie, Nikołaju. Pociągnij go teraz do telewizora. Ej, nie szarpcie tak, bo antena nie wytrzyma. Do licha, kabel jest za krótki. To znaczy, że nie da się oglądać. Za chwilę zaczyna się mecz. Wiedziałem, że trzeba będzie pójść do mnie. Nikt cię tu, pacanie, nie zapraszał. Spokojnie, dzieci. Jestem pewna, że panowie coś wymyślą. Prawda, kochanie? No tak, tak, kochanie. Można spróbować przysunąć go do okna. Widzicie? Zaraz będziecie oglądać i delektować się ciastem, które dla was przygotowałam. No, teraz powinno być dobrze. Jesteście pewni, że tak jest bezpiecznie? Ależ tak, choć wiadomo, to prowizorka. Startujemy! No, nareszcie! No cóż, drodzy państwo, za moment sędzia rozpocznie najbardziej oczekiwane przez kibiców piłki nożnej spotkanie. Spodziewamy się niezwykłego widoku. Nic nie widać! W dodatku nie rozumiem, co on mówi. Co jest z tym telewizorem? To na pewno antena. Trzeba ją poprawić. Rzucę okiem. Wiedziałem, tylko nikt mnie nie chciał słuchać. I co? Jest lepiej? I co? Jest lepiej? Na ławce rezerwowych to decyzja trenera. Jest lepiej! Jeszcze troszkę! No, ale szybciej! Jest lepiej! Jeszcze troszkę! Szybciej! Technika gry potężnego duńca. I co? Lepiej? Nic nie widać! Nic nie widać! Normalne. Kabel musiał się wypiąć. Kabel musiał się wypiąć. Idź zobaczyć. Bardzo proszę. Nigdy w życiu nie chcę znowu stracić miejsca. Alce, stróż się! Ty masz beznadziejne miejsce i nikt ci go nie zajmie. Dobra, już idę. Tylko bardzo uważaj. Nie mogę dosięgnąć. Jestem za mały. Zostaw, Alceście. Zaraz poproszę żonę. Kochanie, potrzebujemy cię. Tak? Musisz wpiąć kabel od anteny. Już, już. Hmm.
Telewizor! Mój samochód! Czujecie? Chyba coś się pali. Moje ciasto! Szybciej, ruszajcie się. Nie mam ochoty stracić początku meczu. Proszę, Alceście, uratowałam dla ciebie kawałek. Nie, dziękuję. Właśnie zacząłem dbać o linię. Oto i radio, tato. Będziesz przynajmniej mógł posłuchać. Jak chcesz, możemy oglądać u mnie. Nie, dziękuję. I niech już mi nikt nie mówi o telewizorach. Nie przejmuj się, kochanie. Wszystko będzie dobrze. Ta, to ja was opuszczam i lecę do chłopaków. W każdym razie babcia zakład wygrała. Mój tata kupi telewizor, ale niestety dla niej. Ale co to jest za dziwne ciasto? Realizacja studio nagrań Dora na zlecenie Bestfilm. Reżyseria i kierownik produkcji Dorota Bień. W polskiej wersji udział wzięli Joanna Domańska, Bożena Furczyk, Hanna Kinderkis, Ewa Serwa, Brigita Turowska-Szymczak, Aleksander Gawek, Mikołaj Klimek, Paweł Kołodziejski, Ireneusz Machnicki, Wojciech Machnicki, Jacek Wolszczak, Marcin Fortman. Tłumaczenie Ewa Kapsal.